Powiedz mi, dlaczego myślisz, że musisz dużo zarabiać? Przecież nie każdy musi być milionerem, no zwłaszcza w młodym wieku, a dużo osób ma tak to dziwnie wmówione. Mam wrażenie, że większość z nas zapomniała o dawnym, no niby zwykłym przysłowiu, ale jak ważnym, że pieniądze szczęścia nie dają. I tutaj głównie zwracam się do osób młodych, no chyba szczególnie pokolenie Z, bo mam wrażenie, że te młode osoby szczególnie mają wmówione, że jak najszybciej muszą dużo zarabiać, że liczy się tylko zysk, że muszą być bogaci, że w jak najmłodszym wieku muszą mieć nie wiadomo jakie osiągnięcia i przecież nieraz się słyszy filmiki, że mam 20 lat i zarabiam, nie wiem, kurde, milion miesięcznie. I nie do końca pewnie powiecie, że pieniądze szczęścia nie dają, bo wiadomo, że jak są pieniądze, to można je przeznaczyć na różne cele i można spełniać swoje marzenia. Wiadomo, nie trzeba się tak martwić o codzienność, o takie zwykłe, niezbędne rzeczy. Można sobie kupić coś fajnego, pojechać do fajnego miejsca, można zrobić dobry uczynek i komuś pomóc, kto jest akurat w potrzebie, czy po prostu przeznaczyć też te pieniądze na jakieś różne akcje charytatywne, no, lekarstwa, inne rzeczy, co potrzeba, czy dla schroniska, dla zwierząt. Ale ja wiem, że ja na przykład w moich filmikach też mówiłam o tym, że warto tam kupić mieszkanie, że można potem je komuś wynajmować albo sprzedać, że warto też oszczędzać, pomyśleć o jakichś lokatach, kontach oszczędnościowych. Ale nie chodzi o to, żeby poświęcać na to całe swoje życie, czy całą młodość, bo po prostu cały czas musimy dążyć za tym, za kolejnymi jakimiś osiągnięciami. I bardzo trudno tutaj wyczuć granice. Bo sama mam z tym problem, że sobie dużo bardzo planuję i po pracy staram się realizować jeszcze jakieś inne rzeczy. Nieraz właśnie też związane z dodatkowym zarobkiem. Ale nie można tego stawiać na pierwszym miejscu. Jak ktoś z rodziny ma urodziny, czy po prostu potrzebuje, żebyśmy pomogli mu, albo zwyczajnie się spotkać ze znajomymi, porozmawiać, trochę poświęcić czasu, zwłaszcza jeżeli komuś jest akurat źle, no to przecież to musimy dawać na pierwsze miejsce. Nie możemy myśleć o tym, tak jak to teraz jest cały czas wmawiane, że najważniejsze to cały czas zarabiać, że trzeba dla nich prac nie brać na początek. A przecież na początek to wiadomo, że te pierwsze prace, zwłaszcza jak się ma 18-20 lat, no to zawsze jest najniższa krajowa, albo prawie zawsze. No trzeba też sobie dać czas na zdobycie doświadczenia, na nauczenie się właśnie jakichś rzeczy, żeby dobrze to robić, a nie od razu oczekiwać, że będziemy mieć miliony i za inną pracę nie ma co się brać. I bardzo też tutaj jest ta granica zarabiania, na przykład jako e-sportowiec, czy streamowania, czy nagrywania właśnie jakichś filmików, bo teraz też widzę, że no jejku, z tych młodszych osób to prawie każdy chcę zarabiać na filmikach, na nagrywaniu, na właśnie streamowaniu, ale czy to akurat rzeczywiście sprawia Wam tak przyjemność? Czy myślicie, że to jest rzecz, która będzie Waszym dochodem na całe życie? Przecież przeważnie jest się taką gwiazdą internetu, nie internetu, w ogóle taką znaną osobą, no to co, zazwyczaj parę lat, jak dobrze pójdzie, a potem to kolejne osoby wchodzą na to miejsce. I czy w ogóle to jest ważne, żeby od razu pójść w kierunku, w którym będziemy mieć nie wiadomo ile pieniędzy, a przy tym na przykład stracimy nasze zdrowie, będziemy zaniedbywać sen, będziemy się denerwować dużo, męczyć, żeby cokolwiek właśnie udało się od razu na wysokim poziomie. I o tym się też bardzo często nie mówi, że te osoby, które mają właśnie miliony, które dużo zarabiają, no to robią to kosztem właśnie rodziny, własnego zdrowia, albo że po prostu mają tak dużo i jakoś się tak nie cieszą. Nie mają z tego radości. Tak widzą, że wpadło kolejne 20 tysięcy, 50 tysięcy na konto z dnia na dzień. No ale właśnie pytanie, na ile im to daje radość życia,
i pozwala iść w dobrym kierunku, żeby też rozwijać swoje talenty, żeby stawać się coraz lepszym człowiekiem. I to obojętnie, czy jesteście wierzący, niewierzący, no to przecież każdy powinien stawać się coraz lepszym człowiekiem, no bo wtedy po prostu się lepiej żyje. Nam wszystkim w społeczeństwie. I Wam, i innym, więc czemu nie? Także do przemyślenia. Czy na pewno warto tak gonić nie wiadomo za czym, a potem się okaże, że może już za mało było czasu, żeby spędzić go z tymi, którzy po prostu już umarli.